Elo. Dawno odcinka w czapce nie było, co widzowie? To dzisiaj odcinek w czapce? Nie no, dobra, bez przesady. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem Szybson i dzisiaj ponownie jesteśmy na Palionowie. W ostatnim odcinku z Palionowa odkryliśmy tajną bazę Lucyfera w piekle, więc jakby ja tam nie chcę już za bardzo wracać, bo to było totalnie przerażające miejsce, ale to oznacza, że Lucyfer dalej jest i dalej robi jakieś dziwne rzeczy na Palionowie. A co dokładnie robi, będziemy musieli odkryć z tego powodu, że no, on nie przyjdzie do mnie, nie powiem mi, więc będziemy musieli się prawdopodobnie wkraść do niego do bazy i zobaczyć, co on takiego tam robi, co on takiego planuje, ponieważ podejrzewam, że może tu być za niedługo niefajnie. Zanim jednak rozpoczniemy odcinek, to koniecznie zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie ten kanał, jeżeli chcecie być na bieżąco. Zostawienie subskrypcji was nic nie kosztuje, a jeżeli w przyszłości poznacie, że jednak nie chcecie mnie subskrybować, no to w każdej chwili możecie to przestać robić, więc zachęcam do tego, żebyś teraz to zrobił, bo wiesz, bo warto. A ja nie przedłużam ani chwili dłużej, lecimy z odcinkiem. I oczywiście tradycyjnie, bo tak już musi być, rozpoczynamy odcinek sprzed mojego domku. Ponieważ słuchajcie, musimy się przygotować jakoś na tą wyprawę. Ja niestety nie mam żadnych potek niewidzialności, co jest mega złą informacją. Z tego powodu, że ja nawet nie mam z czego zrobić. Tu mam jakieś te butelki, powinniśmy sobie wody nabrać. O, tu mam na przykład, weźmy sobie wody jak na... To jest tylko na 3 butelki, naprawdę? Ej, to jest tragedia jakaś, czekajcie, dobra, zróbmy tak. Nabierzmy... Mogę to wylać z powrotem? O, mogę to wylać z powrotem. Dobra, mamy fulla. I tak muszę zejść po wodę, więc idę sobie po prostu tutaj do wody, bo mam bliżej, więc dobra, stąd weźmiemy. Tak, w ten sposób, okej. Dobra, wszystko jest okej. I teraz słuchajcie, musimy jakoś zrobić sobie potki na niewidzialność, czego... Kurczę, ja teraz nie mam raczej itemów, które są do tego potrzebne, więc raczej nie zrobimy, więc będziemy musieli pójść po prostu do tego Lucyfera bez tych potek, co jest, no, niezbyt dobrą informacją, ale weźmy sobie złote jabłko, bo zawsze lepiej mieć złote jabłko, niż nie mieć nic, ponieważ chce się włamać do jego bazy, ponieważ on tam może coś mieć, słuchajcie, od jakiegoś czasu on tutaj jest i robi różnego rodzaju psikusy, znaczy psikusy. On tutaj po prostu nam utrudnia życie, grozi nam śmiercią, grozi nam wszystkim, więc jakby ja tutaj nie chcę w ogóle ani chwili dłużej przebywać tutaj. Wow, 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 telefon do mnie dzwoni, czekajcie. Halo. Filip Myszka. Jaka Myszka? Grasz z nami, kochanie? No teraz nie mogę, bo nagrywam. A, wybacz, przepraszam, już sprawdzę. Dobra, nieważne, to był Freli, Frelusiek Games, który jest daily od bardzo długiego czasu, pozdrawiam bardzo serdecznie. Nieważne, w każdym razie, co to jest za książka? Czekajcie. Toast to Dev, słuchaj, wydostałem się, jestem na wolności i potrzebuję pomocy. Prawdopodobnie Lucyfer chce mnie zabić bądź zachwytać, musisz mi pomóc. Ej, co jest? Ja nie widziałem tej książki, jak ona tutaj długo już jest? Mamy podkę na niewidzialność! Co jest grane? Dobra, i nie wiedziałem, że to jest podka na niewidzialność jeszcze. Zapomniałem totalnie o tej skrzynce, ale dobra, mamy to. Dobra, czyli jesteśmy jednak w miarę przygotowani do tego, żeby tam pójść, więc jakby pójdziemy sobie na pewno. Ja tutaj wezmę sobie jeszcze tą wodę, wyleję to, ponieważ pomyślałem, że w sumie dobrze by było mieć mleko też w razie, jakbyśmy chcieli wypić sobie w trakcie. A że ja akurat tutaj mam obok krówki, no to weźmiemy sobie po prostu krówki, znaczy mleko z krówek, no i będziemy w stanie po prostu w każdej chwili przestać być niewidzialni. Więc to jest dobra, to jest totalny kozak. Dobra, i słuchajcie, będziemy musieli pójść tam do tej bazy Lucyfera, bo teraz ja w ogóle widzę, że tu jest jakaś książka od Dave'a, że on ma jakieś... czekajcie, jeszcze raz to przeanalizujmy. Tutaj, słuchaj, wydostałem się, jestem na wolności i potrzebuję pomocy. Prawdopodobnie Lucyfer chce mnie zabić bądź schwytać, musisz mi pomóc. Dobra, słuchajcie, czyli oznacza to, że Dave ma kłopoty. Jakby ja z nim ostatnio gadałem, ja nie wiem też jak długo ta książka tutaj jest, ja już jakby z nim gadałem po tym, jak on się wydostał, więc w sumie to może to być już jakaś starsza książka, może chwilę po tym, jak się wydostał. Ale to nie oznacza, że Lucyfer przestał go gonić. Całkiem możliwe, że dalej go goni, więc pójdę i sprawdzę, co on takiego ma w planach, ponieważ skoro jest skupiony teraz na Dave'ie, to nie powinien myśleć o mnie. Więc to jest, myślę, najlepszy plan, jaki możemy zrobić. Więc ja po prostu może tam pójdę w tym momencie, żeby ogarnąć takie rzeczy. Jak ja się cieszę, że ja mam w ogóle potkę na niewidzialność, że to jest jakiś totalny fart, nie? Dobra, więc i tak nie biorę zbroi, ponieważ pijemy sobie potę na niewidzialność, więc w sumie jest nam niepotrzebna. No i teraz tak, którą stroną ja mam tam pójść? Chyba najszybciej będzie, jak pójdę tędy, tak mi się wydaje. Ponieważ musimy zlokalizować, musimy po prostu znaleźć coś tam. Może jakieś ukryte przejście, jakieś ukryte... nie wiem, cokolwiek, może coś przeoczyliśmy, albo może coś powstało do ostatniego razu. Jakby ten Lucyfer też nie jest zbyt inteligentny, wiecie, on normalnie robi te rzeczy tak, że my je po prostu łatwo możemy odnaleźć, więc chyba, że on chce, żebyśmy to odnajdywali, to też jest jakby, wiecie, to też tak może być, że on może chcieć, żebyśmy odkrywali te jego rzeczy, bo może to jest jego plan w ogóle, bo może powinniśmy zacząć myśleć nie szablonowo, tylko jakoś inaczej, no bo może on planuje coś i właśnie on chce, żebyśmy znajdywali te wszystkie rzeczy. To trzeba na tym mocno przemyśleć, więc jeżeli macie jakieś pomysły,
pomysł na to, jak pokonać tego Lucyfera, albo jakie on może mieć plany, no to koniecznie dajcie znać po prostu w komentarzu, ja sobie poczytam, no i może coś połapiemy. Dobra, w każdym razie ja muszę teraz wypić tą potkę na niewidzialność, ponieważ musimy zejść tam jak najniżej, więc uwaga. Pijemy potkę, nikt mnie tutaj nie widział chyba, tak mi się wydaje. Dobra, nikt mnie nie widział. Jesteśmy niewidzialni, schodzimy na dół. Uwaga, 3, 2, 1, pum, zeskoczyliśmy. Ostatnio tutaj była ta... O kurczę, jak się wystraszyłem. Tu jest dalej ta pułapka, co na niego zrobiłem. Ale on jakby nie pozbył się jej, ale ona go totalnie nie pokonuje. Tu jest w ogóle ta tabliczka, co mi zostawił ostatnio. To jest tragedia, dobra. Czy on tutaj coś nowego ma? Czy on tutaj ma coś nowego? Ponieważ to jest zamurowane. Kurczę, teraz nawet nie mamy jak się tam przedostać. On by tam mógł po tamtej stronie robić mnóstwo innych rzeczy. W ogóle tak swoją drogą, to on tutaj też miał jakieś za obrazami przejścia. I ja nie wiem, czy one w końcu do czegoś prowadzą. Nie, tu nic nie ma. Tu w ogóle nic nie było. I tu też dalej nic nie ma. Nie wiem, to jest totalnie podejrzane, że on tutaj ma jakieś dwa przejścia, które odkryliśmy już przedwcześnie, więc wiemy, że on coś tam może zrobić. I teraz pytanie, czy on faktycznie coś tam zrobi, czy nic tam nie zrobi. A ta dźwignia, to co to jest? To tu było? Ej, czekajcie, czy ta dźwignia tutaj była? Ja się boję to klikać, bo nie wiem, czy mi się coś na głowę nie spadnie, czy coś. Dobra, przejrzyjmy najpierw jeszcze inne rzeczy. Czy ja mogę tutaj rzucić perłą, ale ja już tutaj nie wrócę za bardzo. Chociaż, nie no, wrócę. Dobra, musimy to sprawdzić. Uwaga, rzucam perłą. Okej, jesteśmy na drugiej stronie. Tu, ej, to się w ogóle rozładowało. Ej, dlaczego? Tutaj było to załadowane. Ej, dobra, to jest dziwne. Ale tutaj nic więcej nie ma. Dobra, teraz czy mi się uda tu zrobić taki trik? Udało mi się. O kurde, dobra. Nie musiałem naokoło tego oblatywać. Czyli tam nic takiego nie ma. Tu w skrzynkach, czy coś tutaj poukrywał? Nic nie poukrywał raczej. Nie, no te skrzynki są totalnie puste. Dobra, musimy sprawdzić tą dźwignię, ona jest totalnie podejrzana. Ja mam wrażenie, że tutaj nie było. Nie wiem w ogóle, co by ona miała otwierać, więc... O kurde, tu jest jakieś przejście. O kurde, czekajcie. Czy ja dobrze widzę, że to... Jaki on tu mechanizm zrobił? Co jest? Przecież teraz to... jest tragedia jakaś. O kurde, tego szkieleta tam nie było. Co jest grane? Czy one się tam respią? Wow, ale dostał bombę, wniosło. Dobra. O kurde, kolejny szkielet. Co jest grane? Co jest grane? No nie, będzie widać we mnie strzały. Dlaczego tamten strzedł na strzała, a ten nie? O nie, najgorzej, mamy 6 minut w ogóle. Musimy uważać na to, żeby stąd się wydostać w miarę szybko później. Dobra, to jest dziwne totalnie miejsce. Tam widzę jakąś książkę, zakazana księga. O kurde, to brzmi strasznie. Są obrazy, symetrycznie. Tu nie symetrycznie jest tylko, ale tu jest symetrycznie. Tu jest symetrycznie, tu jest symetrycznie. Okej. Nie wiem, dziwne to jest, zakazana księga. Dobra, musimy ją zabrać, tylko pytanie, czy to... Ja się ciągle boję, że jak ja takie rzeczy będę brał, to coś się będzie nade mną otwierać. Dobra, mamy książkę. Księga słabości. Nie może zabić drugi raz tej samej... Ej, czy to jest o Lucyferze? Ej, czy my znaleźliśmy w tym momencie księgę, która mówi o tym, jak go możemy zniszczyć? Możliwe, że da się go zranić, gdy jest w pobliżu bliskiej mu osoby? Bądź taką, którą kocha. O kurde, dobra, to jest bardzo ważne. Kogo może kochać Lucyfer? Co o co chodzi? Bliska mu osoba, bądź taka, którą kocha. Nie wiem, totalnie dziwne, ale nie może zabić drugi raz tej samej osoby. To w takim razie możemy być spokojni, bo on nam nic nie zrobi w takim razie, bo już raz mnie zabił, ale dobra. Chyba, że wpadniemy w jakąś pułapkę, bo wtedy to jakby nie on zabił, tylko ta pułapka, więc to jest ciekawe, no ale dobra. W każdym razie odkryliśmy tą księgę. Ja nie wiem, czy ja powinienem ją brać. Ja nie wiem w ogóle, czy wy wiecie coś na temat tej księgi, czy widzieliście ją gdziekolwiek indziej, czy coś, więc możecie mi dać znać, co to jest za księga. Ja coś czuję, że wiecie, za tymi obrazami coś może być. Tak mi się wydaje. Albo tak do góry tu podskoczyć. Czy coś tutaj jest za tymi obrazami? Tutaj raczej nie, bo tutaj w tą stronę by był mechanizm, więc tutaj raczej tu nie. No to już tylko to zostało, albo tu jeszcze to zostało. Tu nie ma. No to nie wiem, nie widzę nigdzie. Nie ma nic? Naprawdę? O nie, jest! O kurde, dobra. Oho, tu jest pułapka, widzicie to? Kapie lawa stamtąd. Dobra. Dobra, czyli czeka nas pułapka, tam, no, skrzynia pułapka. Dobra, czyli prawdopodobnie mamy bardzo mało czasu na to, żeby zabrać tamtą rzecz i będziemy musieli wrócić. Jakby jeżeli otworzymy ją, zabierzemy i od razu zaczniemy wracać, to powinniśmy zdążyć zanim ta lawa zacznie spływać, tylko tu jest ta magma, więc to nas będzie bić, jak będziemy chcieli szybko biec. O kurde, to może być mało czasu. To może być na to bardzo mało czasu, ej dobra, czy ja chcę tak ryzykować? Czy ja, no nie, no muszę na pewno tak ryzykować. Dobra, czekajcie, zjedzmy sobie, żebym miał sprinta na pewno na fulla. Dobra, idźmy tam powoli w takim razie. W tą stronę musimy się śpieszyć. Pytanie, jak szybko my będziemy w stanie przebiec? Ja chciałbym to sprawdzić. Czekajcie, przejdźmy może tu, od tamtąd do tamtąd przebiegniemy. Tutaj tak jest ta sama droga, więc po prostu sprawdźmy to. Uwaga. O kurde, ja tu bym wpadł w lawę, jakbym tak podskoczył. Czyli ja muszę po prostu biec przed siebie. Dobra.
Nie wiem, czy chcę to robić, bo to może być bardzo ryzykowne. Możemy bardzo wiele stracić w tym momencie. Mogę stracić wszystko tak naprawdę. Dobra, no ale spróbujmy. W takim razie... Czekajcie, a jeżeli... Ja bym chciał zobaczyć na przykład tak, że ja sobie otworzę to i będę wtedy widział, co się dzieje tam. Bo możliwe, że ta pułapka dopiero będzie aktywowana w momencie, kiedy jakby wyłączę to patrzenie. Bo ja teraz jestem na F5, widzicie? Tutaj coś takiego. Dobra, otwórzmy to i sprawdźmy, o co chodzi. Okej, otworzyłem. Okej! Tak jak myślałem. Dobra, czyli w tym momencie mechanizm jeszcze się nie uruchomił, bo widzicie, te tłoki jeszcze trzymają tą lawę, czyli ja mogę w spokoju zabrać książkę i teraz dopiero jak wyłączę, wyjdę z tego ekwipunku, to dopiero wtedy jakby się to powinno zamknąć, znaczy otworzyć i wtedy powinna ta lawa zacząć spływać. Okej, czyli to jest po to, żebyśmy spanikowali i nie mieli czasu. Ale dobrze to przekminiłem. Dobra, czekajcie. To ja tak, zrobimy coś takiego. Mamy tak, jeszcze raz otwieram to. Okej. Lawa nie powinna spływać i teraz uwaga, mamy mało czasu. 3, 2, 1, 0. Dobra, lecimy. Dobra, na luzie. Bez konsekwencji, dobra. Udało nam się przejść. Czy to się tu rozleje na boki? Nie, tylko tak, a znaczy na boki, ale nie w tą stronę. Dobra, udało nam się uciec stamtąd. Dobra, mamy tu książkę też swoją drogą, przeczytajmy to. Pora, by ktoś stracił dom. Mam dość Dave'a, a Szczypson ciągle o niego walczy. Niech Dave straci dom. Spalić? Zalać wodą? To byłoby za łatwe. Niech całkiem dom zniknie. Bomba będzie Co? Czy Lucyfer chce podłożyć bombę pod dom Dave'a? Nie, dobra, ja muszę ostrzec Dave'a. Biorę tę książkę ze sobą, muszę mu to pokazać. I tak nam się zaraz kończy. Mamy minutę 30 do końca tej płotki, więc musimy stąd iść. Ja tylko zamknę jeszcze to przejście, żeby nie było wiadomo, że my tutaj byliśmy. Ponieważ on może się zorientować. Chociaż i tak on zobaczy po tej lawie, która się tam rozlała. O nie, to jest najgorzej, bo to nie wraca do poprzedniego stanu. Czyli on na pewno będzie wiedział, że tu byliśmy. Czyli mamy mało czasu. Czyli on prawdopodobnie podłoży tutaj tą bombę w najbliższym czasie. O ile już jej nie podłożył. Ponieważ ja nie wiem, kiedy i jak długo to tam leży, a ile czasu już to Lucyfer planuje. Więc musimy się dowiedzieć, jak wygląda sytuacja. No i muszę przede wszystkim Dave'owi to jakoś przekazać. Więc ja muszę mu jakąś informację zostawić na chacie. Więc ja biegnę do niego jak najszybciej. Ponieważ musimy to tam zostawić. Tylko czy ja mam jakąś książkę, w której mogę to zostawić? Czekajcie, tu jest chyba ta książka. Czy to jest książka taka dokumentalna jakby, w sensie, że warto ją lepiej mieć, żeby mógł się go spytać, o co z tą książką chodziło. Dobra, pójdziemy po prostu do niego na chatę i zobaczymy, co będziemy w stanie mu przekazać tak naprawdę. No bo nie wiem, może jakąś tam tabliczkę znajdziemy czy coś, to po prostu tabliczkę mu postawimy, albo zbierzemy drewno może. O, to też będzie dobry pomysł. No to zaraz będę... ogarnę tabliczkę i wracam do was. Dobra, widzowie, jestem już w domku Dave'a, jakby mam jedno drewno zebrałem, ale uznałem, że w sumie całkiem możliwe, że znajdziemy jakieś tutaj rzeczy u niego na chacie, więc jakby nie... Mamy nawet tabliczki, no to kurczę kozak. Dobra, zostawiajmy tutaj. Nie ma niestety Dave'a tutaj, więc niestety nie przekażę mu nic, bo już go tutaj szukałem na chacie. Czy ja już jestem widzialny? O nie, creeper. Nie. Dobra, czy jest tutaj gdzieś Dave? Chyba nie ma. Nie, no już tu zwiedzałem, ale nawet nie przyszedł tu już. Dobra, w takim razie musimy zostawić gdzieś informację, ale ten creeper mnie bardzo martwi. Dobra, zróbmy jakiś... Jak ty mnie widzisz? Jak to jest możliwe? Dobra, dostał ciosa jednego. Dobra, na dwa ciosy. Bardzo łatwo. Dobra, zostawmy tabliczkę. Dave, jest zła informacja. Lucyfer chce wysadzić twój... Teraz dalej. Dom. Wielką bombą. Bombą, to jest śmieszne słowo w ogóle, tak swoją drogą. Musimy się spotkać i pogadać. I to obgadać. Przyjdź do mnie, jak tylko będziesz mógł. Dobra, mamy to. Zostawiliśmy 3 tabliczki. Nie mam już więcej tabliczek. To nam wystarczy. Czy ja chcę tu mu zostawić... Nie zostawię mu tej książki. Jakby ta informacja... Powinien mi zaufać. To jest w końcu mój przyjaciel. Powinien mi zaufać i po prostu przyjść, a wtedy mu pokażę tę książkę. Nie mogę jej tu zostawić, ponieważ jeżeli ją tu zostawię, to może Lucyfer ją zabrać. Więc to nie jest najlepszy pomysł. W każdym razie mamy jakby odkryliśmy coś, czego się totalnie nie spodziewałem, że odkryjemy w dzisiejszym odcinku. No ale przynajmniej dobrze, że wiemy, że... O kurczę, ale tak. Dobrze, że przynajmniej wiemy, że Lucyfer ma jakieś plany. Teraz czekam na Dave'a.
aż przyjdzie do mnie i mu przedstawię tą całą sytuację, jak to wygląda, pokażę mu tą książkę, którą zabraliśmy też stamtąd, no i zobaczymy, co Dave na to powie. W każdym razie w dzisiejszym odcinku to na tyle, żegnam się z wami, widzimy się jutro o godzinie 19:19 na kolejnym odcinku, więc trzymajcie się, pozdro i pa pa.